teraz w bardzo kontrowersyjnej sprawie. Ponieważ zastanawia mnie przez wiele lat uczciwość. Jeżeli facet mówi uczciwie do kobiety, podobasz mi się i chcę z tobą spędzić noc, a ona mu uczciwie odpowiada, czemu nie, ale to kosztuje, powiedzmy, 1000 złotych. I taki facet bardzo często, on chciałby za darmo. Rozumiem, że większość facetów jest bardzo oszczędnych i im się wydaje, że miłość za darmo jest dużo piękniejsza i dużo cenniejsza niż miłość w zamian za coś innego, na przykład za pieniądze. Ale popatrzmy na to z drugiej strony. Bardzo często się też zdarza, że taka przepiękna kobieta, inteligentna, mądra, bardzo moralna, mówi, prześpię się z tobą, ale dopiero po ślubie. Czy ona w ten sposób nie handluje łóżkiem w zamian za stały związek? Czy to jest fair? Bardziej niż za 1000 złotych za noc? Kochani, to jest pytanie do was, bo ja odpowiedzi na to pytanie znam.